Cześć kochane, witajcie. Dzisiaj tak szybciutko. Dużo z Was mnie pyta, jak zrobić takie naturalnie piękne usta. Jakie kosmetyki używam, jakie stosuję. I dzisiaj właśnie Wam pokażę, jak ja to robię. Ja cenię sobie, dziewczyny, naturalność. W większości przypadków robię takie bardzo lekkie, naturalne makijaże. W takich ja się czuję najlepiej. I na co dzień używam, zobaczcie, takiego sztyftu do nawilżania ust. Jest to sztyft z serii Naturali. Zobacz, to jest taki dosyć duży sztyft, możecie go zabrać w torebkę. Tu jest 100% naturalnych składników, tu są woski, tu są takie substancje, które bardzo fajnie nawilżają usta i sprawiają, że te usta nie wysychają. I fajna jest właśnie metoda tego sztyftu, bo ja go zabieram w torebkę i noszę wszędzie tam, gdzie potrzebuję. Również możecie go używać na dłonie, na suche skórki, na popękane kostki, bo w zimę mi często pękają kostki. Ja nie używam kremów do rąk, bo po prostu tak już mam. Więc na wszystkie suche miejsca możecie go położyć. On bardzo fajnie nawilża, nie pozostawia tłustej powierzchni, więc jeśli nie macie kremu pod ręką, więc sobie delikatnie to nawilżam, wklepuję, wmasowuję i dłonie są fajne, takie mocno nawilżone, ale nie ma tego tłustego filmu, który się nieraz znajduje po niektórych kremach. Więc pierwszy kosmetyk to jest ten do codziennej pielęgnacji ust. A potem, dziewczyny, mamy taki sztyft przeciwzmarszczkowy, więc używam go przed makijażem ust. Obrysowujemy nim kontur ust, także zmarszczki na granicy ust. I on też, ten sztyft, jest doskonałą bazą pod makijaż. Sprawia, że makijaż utrzymuje się dłużej, utrzymuje się bardzo długo, więc ten sztyft, on jest również do pielęgnacji. Używamy go rano i wieczorem. To jest sztyft przeciwzmarszczkowy. Od razu rozjaśnia, rozświetla tutaj okolice wokół ust i sprawia, że zmarszczki stają się mniej widoczne. On po prostu je wypełnia. Musimy chwileczkę odczekać. To jest taka baza, która wymaga chwilki. Kolejnym produktem, który używam do ust, jest konturówka wodoodporna, bardzo trwała, w odcieniu Light Nude. No i kurczę, nie wzięłam lustra. Będę się malowała do kamery, zobaczymy, jak mi wyjdzie. Konturówka w odcieniu Waszych ust. Ja mam jasne usta, więc wybrałam sobie jasną konturówkę. To jest bardzo trwała konturówka, bardzo fajnie utrzymuje ten makijaż, utrzymuje też pomadkę w ryzach, jeśli później położycie pomadkę. Teraz sobie obrysuję kontur ust i dziewczyny, zwróćcie uwagę, że na ustach macie, widzicie, taką tutaj rameczkę, która jest już przeźroczysta. Jeśli chcecie delikatnie powiększyć usta, to po prostu obrysowując, obrysujcie również te obramowanie ust. Wtedy one nabiorą takiej pełności, będą po prostu troszkę powiększone. Można wypełnić również całe usta. I zobaczcie. Już wydają się pełniejsze. Moje usta już teraz wyglądają naturalnie, a teraz wypełnię je jeszcze pomadką. Pomadka w kolorze Rozwód to jest pomadka, zobaczcie, która pasuje do każdego typu urody. To jest taka pomadka uniwersalna dla blondynek, dla brunetek. Jeśli nie wiesz, jaką pomadkę wybrać, lubisz takie dosyć naturalne usta, ta pomadka jest właśnie kochana dla Ciebie. I zobaczcie, usta wyglądają napomalowane, kształt jest podkreślony, są lekko powiększone
I co najważniejsze, makijaż wygląda tak, jak lubię, w miarę naturalnie. I ostatnim produktem, który możecie dodać, ale nie musicie, ja nieraz lubię zrobić taki akcent, jest błyszczyk do ust. Zobaczcie, on ma takie delikatne drobinki. Naniesiony tutaj w partii środkowej ust sprawi, że dodam troszkę światła do ust i te usta będą jeszcze pełniejsze. Znakomity produkt, jeśli robicie zdjęcia, ale jeśli gdzieś idziecie, pięknie odbija światło, sprawia, że usta są pełniejsze, wyglądają zdrowiej, wyglądają młodziej. No ale dodatkowo też pielęgnuje, on ma w swoim składzie substancje, które pielęgnują, witaminy A plus E. Dziewczyny, świetny produkt, sprawia, że usta są po prostu większe, wyglądają pełniej, są takie całuśne, takie akurat na randkę, więc polecam Wam te błyszczyki, one się nie kleją, długo się utrzymują, a jeśli lekko je zmażecie, to ten filtr, takie drobne drobineczki pozostają, więc tam się jednak coś dzieje. Więc zapraszam Was do wypróbowania makijażu ust i dziewczyny, ćwiczcie, bo trening czyni mistrza. Do zobaczenia, pa!